Ataki na Radio Mary. Ale w bardzo podobny sposób. To jest zawsze manipulowanie, tworzenie fałszywego obrazu rzeczywistości. W naszym dzienniku rozmowa z ojcem doktorem Tadeuszem Rydzykiem, dyrektorem Radia Maryja. Na tropie Lasa. Bohaterska walka, a potem pokazowy proces. Jak zginął komendant podziemia narodowego na Mazowszu Józef Kozłowski Las. Czytam w naszym dzienniku. Malinowe marzenie. Pachnące maliny to podstawa deserów. Siostra Teresa proponuje lody malinowe oraz torcik czekoladowy z malinami. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Kto nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. Znamy tę prawdę. Dlatego Radio Maryja i dzieła przy nim powstały, a to szczególnie Instytut Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II, współpracujący z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, w dalszym ciągu prowadzi akcję Ocalić od Zapomnienia i prosimy o włączenie się w nią. Prosimy, by informować nas o tych, którzy pomagali ocalić Żydów mordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Wiemy, że nawet za szklankę wody czy kromkę chleba groziła śmierć. I uwaga, prosimy również tych, którzy wiedzą o nieznanych szerzej miejscach mordowania Polaków, Żydów czy ludzi innych narodowości, a może są świadkowie tych zbrodni. Prosimy o informowanie nas od poniedziałku do piątku na numer telefonu 56 610 81 64. Powtarzam, 56 610 81. 1-64. Przyjmujemy tylko zidentyfikowane telefony, tak jak powiedziałem, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00. Dziękuję serdecznie za współpracę. Razem możemy uczynić wiele. Bóg zapłaci. Drodzy słuchacze, kochana rodzina Radia Maryja, zwracam się szczególnie do ludzi młodych, wybierających studia, do rodziców, dziadków, wychowawców, przyjaciół. Każdego z młodych, kto pragnie dobrego wykształcenia oraz dobrej formacji osobowości, kto kocha Polskę i pragnie jej, jak najlepsi Polacy, służyć po Bożemu. Zapraszamy na studia do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Nie ma u nas lewackiego kształcenia. Są bardzo dobrzy profesorzy i wykładowcy. Dobrzy Polacy z otwartymi głowami na obecną rzeczywistość w Polsce i świecie. Zapraszamy na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Studia licencjackie. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalności kultura medialna, dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, politologia. Nie bójmy się politologii. Potrzeba dobrych dziennikarzy, prawdziwie służących prawdzie, ale i polityków, którzy będą zatroskani o dobro wspólne, a nie będą kombinatorami, politykierami, co ma często miejsce. I tak politologia, specjalności, polityka międzynarodowa, marketing polityczny, polityka społeczna i ludnościowa, kulturoznawstwo, specjalności, turystyka kulturowa, techniki aktorskie i reżyserie oraz nowość, uwaga, krytyka artystyczna, teatrologia, teoria i praktyka. A więc nowość, krytyka artystyczna, teatrologia, teoria i praktyka. Nowością też jest informatyka medialna. Ten kierunek jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I tu jest określona ilość miejsc. Informatyka medialna to interesujący, nowatorski program studiów, zajęcia praktyczne w laboratorium audiowizualnym. Rzetelna wiedza i umiejętności praktyczne potrzebne na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Zajęcia ze specjalistami z branży medialnej i informatycznej, CMS i sieci komputerowe, wyjątkowe możliwości praktyk zawodowych, public relations i marketing dziennikarski, niskie koszty kształcenia ze względu na dofinansowanie studiów ze środków EFS.
Liczba dofinansowanych miejsc jest ograniczona. Studia inżynierskie, informatyka specjalności, grafika komputerowa, techniki multimedialne. Studia drugiego stopnia, magisterskie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalności, dziennikarstwo informacyjne i sztuka prezenterska, dziennikarstwo online i marketing sieciowy oraz politologia. Bardzo polecamy, bo potrzeba dobrych polityków. Specjalności: bezpieczeństwo państwa i dyplomacja, polityka społeczno-ekonomiczna, komunikacja i dziennikarstwo polityczne. Studia podyplomowe, nabór we wrześniu, dziennikarskie, retoryka i komunikacja społeczna, grafika komputerowa i techniki multimedialne. Proszę Państwa, więcej możecie się dowiedzieć, pytajcie, telefonując od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15 pod numerem telefonu w Toruniu, a więc 56 610 7200, 56 610 7200. Możecie Państwo też popatrzeć na portal Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej www.wsksim.pl. Szukajcie Państwo więcej informacji, przekazujcie dalej. Właśnie młodzież jest przyszłością. Kochamy Polskę, starajmy się o dobre wykształcenie, ale i dobrą formację osobowości, formację ducha, sumień. A wtedy będzie wszystko dobrze. Ta młodzież przemieni Polskę na lepsze. Ale to zależy od każdego z nas. Zapraszam. 15 minut po godzinie 13 w Radiu Maria zapraszamy na audycję aktualności dnia. Obudź się, Polsko, nie opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam strach i ty. Bo w ojczyznach kolor wiara, w sercach naszych nasz plan para. Powstańcie z wozy, poprasy tak. Obudź się, Moskwa, nie opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bo w ojczyznach kolor wiara, w sercach naszych nasz plan para. Powstańcie z wozy, poprasy tak. Albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma. Ja, drodzy Państwo, poniedziałek, 12 dzień czerwca i nasza audycja aktualności dnia. Omawiamy ważne rzeczy, które się dzieją albo działy w naszej ojczyźnie i świecie. Wracamy do 10 czerwca, 10 każdego miesiąca. Dla większości Polaków bardzo ważna data, bardzo ważny dzień, bo wspominamy tragedię smoleńską w minioną sobotę właśnie na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Kilkadziesiąt osób zakłóciło, czy chciało zakłócić obchody upamiętniające ofiary katastrofy smoleńskiej. Usiadło na jezdni, jak pamiętamy, i w ten sposób chciało, nie wiem, przerwać, powiedzieć, że istnieją. No, do dzisiaj się zastanawiam, o co tam chodziło. Był niejaki pan Władysław Frasyniuk, człowiek Solidarności, któremu się dobrze powodzi dzięki temu, że był z tej Solidarności. Jak to wiemy, byli także obywatele RP, takie ugrupowanie, które jakoś powstało ostatnimi czasy. Co o tym wszystkim myśleć? No bo z jednej strony tak patrzymy, jest umówione spotkanie, umówiony przemarsz, jest msza święta, modlitwa, wszystko w sposób piękny, dostojny i godny, i nagle właśnie tego typu incydenty, że tak powiem. O komentarz poprosiłem pana posła Wojciecha Skurkiewicza, posła ziemi radomskiej, ale oczywiście będącego w Warszawie i też mającego tutaj ogląd rzeczywistości na miejscu. Witam serdecznie, panie pośle. Cześć Boże, witam ojca, witam wszystkich radzie słuchaczy. Boże, nie jest pan, to chyba za małe słowo. Szanowny ojcze, że można by zacząć od kwestii, która się pojawiła w Polskiej Agencji Prasowej dosłownie kilka czy kilkanaście minut temu, bo to jest jakby też dalszy ciąg tych działań totalnej opozycji, bo właśnie kilkanaście minut temu ponoć
To może być jeszcze o krok od tego, że w ogóle przecież, nie wiem, może zabronić procesji Bożego Ciała, prawda, w najbliższy czwartek albo... Ale Jeszcze raz ponownie w sytuacji bardzo trudnej, sytuacji
wbrew sprawach sytuacji okazuje się, że w tych trumnach najważniejszych dowódców państwa natowskiego, państwa polskiego, znajdują się stąd inny sposób, gdzie ciało polskiego generała, dowódcy polskiego wojska jest skrępowane czarnym sznurem, jest złożone w worku foliowym i folii budowlanej, gdzie ksiądz biskup, który jest pasterzem żołnierzy polskich, to biskup nasz katolicki, biskup prawosławny, są problemy z identyfikacją fragmentów ich ciał. Mamy również do czynienia z wieloma innymi przerażającymi sytuacjami, że w jednym z grobów jest kilka kilka rąk i głów. To są sytuacje, które są skandaliczne. Państwo polskie nie zdało pod egzaminu. I my w tym mówimy, my również zwracamy pamięć a oni próbują blokować to, każdą kolejność, próbują blokować możliwość prezydenta Jarosława Kaczyńskiego złożenia kwiatów w modlitwie na grobie swojego brata na Wawel. To są rzeczy, które absolutnie nie powinny się zdarzyć. A totalna opozycja, z obecnie aśliczna opozycja jeszcze podgrzewa te nastroje społeczne i próbuje jeszcze w jakiś głęboki sposób wmieszać te protesty. Sprawa chociażby pana Krasniuka sobotnia, który dopuścił się zdaniem policji czynnego ataku na funkcjonariusza, że to postępowanie będzie prowadzone. Proszę zauważyć, od razu w mediach tak zwanego mętnego nurtu wypuszczono totalny atak na wszystkich wokoło, że to legenda Solidarności została aresztowana i teraz będą występować w obronie Krasniuka, a nic takiego nie miało miejsca. To są ludzie, którzy podpierają się kłamstw, a to, co jest podparte kłamstwem, ma bardzo grzęzły, grząski grunt, ma wręcz zmianę nazwiskę, czy później ta narracja, ta retoryka ze strony totalnej opozycji. No właśnie, totalna opozycja to jest takie sformułowanie bardzo trafne. No panie pośle, bo popatrzmy tak, jakby streszczając to, co się dzieje. Jeśli się wszyscy jeszcze gromadzą w kościele, jest msza święta, kazanie, jakoś to jest do przełknięcia, tak mówiąc kolokwialnie. Natomiast problem się pojawia, kiedy wychodzi tutaj ta konkretna grupa, idąc razem, powiedzmy, w takim zwartym szeregu, niosąc ten transparent z przodu, prawda, Smoleńsk, pamiętamy, czy tak dalej. I w tym momencie, jakby będzie diabeł wstępuje w tych właśnie, co siadają jak te gołębie ociężałe, nie chcę porównać do takich pięknych ptaków, ale na tą ziemię, gdy widzą, że idzie ta grupa, że ona się przemieszcza i po prostu, żeby nie doszło tego apogeum dla nich chyba przeżycia, kiedy pan prezes Jarosław Kaczyński przemawia, prawda, wychodzi jako ten, no, można powiedzieć, przedstawiciel tej grupy, tych rodzin, bo przez cały stracił najbliższych i mówi, przemawia, no, już nie abstrahując od treści, sam fakt, że występuje, po prostu dla niektórych to jest woda na młyn i do gorączki doprowadza. Dlaczego tak się dzieje? Przecież to już tyle tygodni, tyle miesięcy. Ale to idzie coraz dalej i wręcz przyznam się szczerze, że ta grupa takich frustratów wręcz politycznych idzie jeszcze wciąż dalej, bo proszę zauważyć, to było w ubiegłym miesiącu podczas majowych obchodów miesięcznicy smoleńskiej. To właśnie te osoby przyniosły białe róże, które od tamtej pory stały się, kiedyś była róża biała symbolem czystości i niewinności, dziś stała się symbolem wręcz nienawiści. A do tego jeszcze w czasie mszy świętej asymetrycznej przed ołtarzem była osoba, która rozwinęła transparent. To są sytuacje, które oni każdego miesiąca, każdego dnia próbują iść o jeden krok dalej, o jeden krok dalej. I te działania, które podejmuje policja, absolutnie są adekwatne w stosunku do tego, jak zachowują się te osoby, a zachowują się w sposób bardzo agresywny. Bo z jednej strony tworzenie takiego zwartego kordonu poprzek ulicy, aby nie umożliwić przejścia, a z drugiej strony występowanie w mediach
jeszcze raz powtórzę, tego tak zwanego mętnego nurtu na konferencjach prasowych i mówienie wprost. Jest taki rechot ludziom w twarz i mówienie wprost, że oni nie będą stosować prawa, oni będą łamać prawo, mają tego świadomość, bo wiedzą, że nie poniosą konsekwencji. Ta sytuacja również musi ulec zmianie, bo jeżeli te osoby występują przeciwko obowiązującym przepisom prawa, jeżeli te osoby sprowadzają zagrożenie na tych wszystkich, którzy chcą się modlić, chcą występować w tej inicjatywie modlitewnej, to przede wszystkim powinni się zastanowić, co oni robią, bo jeżeli żyjemy w państwie demokratycznym, a żyjemy w państwie demokratycznym, to jest tyle miejsc w Warszawie, gdzie mogą przeprowadzić tego rodzaju podobne protesty. Przecież nie muszą robić tego w bezpośrednim sąsiedztwie, w tak zwanym Zwarciu, z tą naszą grupą, która oddaje cześć i pamięć ofiarom katastrofy smoleńskiej. Ale te działania, które są podejmowane kiedyś przez tak zwany Komitet Obrony Demokratii, przez obywateli RP, jest nakierowane na to, żeby dochodziło do sytuacji, w których policja będzie musiała używać siły, kiedy oni będą musieli być przerażeni na miejsca, kiedy policja będzie musiała prowadzić takie działania, żeby umożliwić przejście z Archikatedry Świętego Jana pod Pałac Prezydencki. To są działania, które są podyktowane bezpieczeństwem i również i wymogami prawa, ale za chwilę dowiemy się, że ci ludzie, pan Frasyniuk na czele tych osób, zaraz będą się skarżyli do Brukseli, zaraz będą się skarżyli do różnych agentów Unii Europejskiej, jakoby w Polsce miały być łamane przepisy prawa, jakoby w Polsce miała być łamana konstytucja, jakoby w Polsce nie było możliwości do swobodnego protestu przeciwko obecnej władzy. No i chichot, że tak powiem, historii, panie pośle, panie z tego pokolenia, ja też również, kiedy pamiętamy jeszcze przecież te relikty tamtego systemu. Mamy pułkownika Mazgułę, który był żołnierzem Ludowego Wojska Polskiego. Mamy działacza Solidarności i przebraną siostrę z ekoną z Kucim łańcuchem. Nie wiem, jaki teatrzyk chcą tutaj pokazać. I swoją też drogą, no tutaj w tle są te nagrania. Może do nich będziemy przy końcu programu, ale chodzi o to szerokie pasmo nagrań w restauracji Sowa i Przyjaciele. I tutaj taka, no że tak powiem, karkołomna jakaś tutaj akrobatyka jakaś w tłumaczeniu, że powiedzmy, że to są słowa tylko i tylko towarzyskie. Na imprezie imieninowej u księdza Kazimierza. No tak, właśnie. No, ale proszę zauważyć, te rozmowy, które się odbywały i te ostatnie taśmy, które zostały w ostatnich dniach upublicznione, ale również i wcześniejsze, one bardzo precyzyjnie i celnie pokazują, jak funkcjonowało państwo teoretyczne Platformy Obywatelskiej, bo to pokazuje mechanizmy, jakimi kierowano się podczas podejmowania decyzji. To decyzji począwszy od decyzji kadrowych, skończywszy na decyzjach finansowych, które bezpośrednio były nadzorowane na takie działania, takie niemalże korupcyjne, bo jeżeli ksiądz Kazimierz Sowa precyzyjnie wskazywał, że na przykład dokonywał gradacji hierarchów kościoła, że ci to są pro-platformiani, to trzeba ich wspomagać, a ci nie, no to oczywiście nie będą wspomagani. Jeżeli wskazywali, że na przykład ktoś tam, jeden z członków zarządu czy członków rady nadzorczej spełniał swoje dziecięce marzenia, żeby jeździć samochodem Porsche, no to dlaczego akurat to jeździć jednym samochodem Porsche, jak mówić dwoma samochodami Porsche? No to obnaża absolutnie ówczesną władzę Platformy Obywatelskiej, takie totalne zepsucie tej władzy. Jestem przekonany, że wszystkie osoby, które słuchają tych taśm, przyjmują te informacje, mam nadzieję, że są na tyle obyte w tych kwestiach publicznych, społecznych i politycznych również, że nie dopuszczą do tego, aby podobne sytuacje się zdarzały, a te osoby, które występowały w tych taśmach czy w tych rozmowach, żeby już nigdy nie powróciły do życia politycznego, publicznego w naszym kraju. Do tego musimy absolutnie doprowadzić. Wiele treści poruszanych na tych taśmach, bo to są
taśmy prawdy, to są taśmy prawdy o systemie, jakim kierowali się politycy rządów Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, jaki mieli ogląd całej sytuacji, jaki mieli również wzgląd na to, jak funkcjonuje państwo, jak działa państwo i czy państwo powinno działać na dobra swoich obywateli, czy tylko dla swojej wąskiej grupy przyjaciół partyjnych. Taśmy z restauracji Sowa i Przyjaciele pokazują, że państwo polskie, jak to mówił pan ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji Sienkiewicz, że państwo polskie działa teoretycznie i tak państwo polskie nie działało właśnie wtedy. Dziś absolutnie nie możemy się zgodzić na taką sytuację. Piętnujemy i będziemy to piętnować, bo Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmuje takie działania, aby pomagać tym wszystkim, którzy przez ostatnie lata, w 89 roku w głównej mierze było szkalowane, poniewierane, gdzie było marginalizowane i gdzie głos społeczny tych właśnie osób, bardzo często bardzo zasłużonych dla polskiej demokracji, w ogóle nie był brany pod uwagę. I to wszystko się sprawdza, bo nawet jak ktoś może powiedzieć, dobrze, no takie było utyskiwanie, nie, to nie jest kopanie leżącego, ale tak, państwo teoretyczne, teraz widzimy, te rozmowy potwierdzają to. Generał szef BOR-u mówi, omawiane są stanowiska jakieś tam, prawda, omawiane są jakieś tam deale i tak dalej, potem sprawa Smoleńska, no ekshumacje pokazują, zaniedbania totalne, wszystko się sprawdza, więc to nie jest tylko mówienie dla mówienia, żeby, prawda, przejąć władzę, żeby rząd duszy, jak to niektórzy tutaj oceniają za garno, żeby wyborców pociągnąć, tylko po prostu wszystko się dokładnie sprawdza. Wcześniej czy później kłamstwa, które są wypowiadane, czy były wypowiadane w ówczesnym czasie, one wcześniej czy później albo są obnażane, albo będą obnażone. Bo jeżeli Ewa Kopacz z mównicy sejmowej mówiła, że ziemia smoleńska została przekopana na metr w głąb i wszystkie fragmenty ludzkich ciał, tych, które zginęli w katastrofie smoleńskiej, zostały odzyskane, kłamała wtedy. Jeżeli mówiła słowa, że polscy patomorfolodzy stawali ręka w rękę z rosyjskimi i dokonywali sekcji zwłok wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej, kłamała oczywiście. I kolejne rzeczy, o których mówimy, kolejne rzeczy, o których wspominali liderzy Platformy Obywatelskiej, ludzie, którzy decydowali o polskiej polityce wewnętrznej, polityce zagranicznej, bardzo często kłamali i te kłamstwa obnażamy i będziemy obnażać, bo państwo polskie, społeczeństwo polskie zasługuje na to, aby uzyskać prawdę, aby być rzetelnie, prawdziwie poinformowani o sytuacji, jaka miała miejsce, co się działo, co się również dzieje w tej chwili. Dlaczego tutaj akurat patriarcha... W tej chwili czy minister Antoni Macierewicz w zakresie obrony narodowej, w zakresie badania wypadku katastrofy smoleńskiej, czy pani premier, która nadzoruje pracę rządu, to są osoby, które bez cienia wątpliwości, ich działania są nacechowane na wyjaśnienie prawdy, na dojście do prawdy i takiej prawdy, która będzie pokazana światu dziennemu, będzie pokazana w opinii publicznej, bo nie możemy żyć w kłamstwie, bo kłamstwo ma krótkie nogi i wcześniej czy później zostanie obnażone. Tak to wygląda. Panie pośle, bardzo dziękuję za komentarz tych ostatnich wydarzeń, tych dni, 10 po 10, to wszystko jest bardzo dynamicznie się tutaj rozwija. Pozdrawiamy serdecznie i dziękuję bardzo za rozmowę. Zapłać. Usłyszałem pan poseł Wojciech Skurkiewicz był naszym gościem. Dziękujemy za rozmowę. Za chwilę kolejny temat. Dzień dobry, kawa jak zwykle? Poproszę. A do kawy czy pan chce wyjść? Spróbuję. Proszę Państwa, kolejny temat. Z nami jest pan dr Marian Szołucha, Akademia Finansów i Biznesu w Istula, doktor ekonomii. Witamy serdecznie, panie doktorze. Szczęść Boże, kłaniam się ojcu i słuchaczom. Kłaniam się i taka informacja ma do nas dotarła. Czeska Izba Poselska uchwaliła w środę zakaz prowadzenia ferm hodowlanych zwierząt futerkowych, które mają zostać zamknięte do stycznia 2019 roku. Starania części posłów, by ten termin przedłużono do końca 2020 roku, się nie powiodły, ale co ciekawe, no to jest taka informacja, tak jakby u nas zakazać polowania na słonie czy na lwy, prawda, w Polsce, bo to tych hodowli tak nie ma, takich wielkich, więc pytanie, po co taka
ustawa? Dlaczego ona jest w kontekście też tutaj państw europejskich? Rzeczywiście kilka dni temu gruchnęła w części polskich mediów wieść. Czesi zakazali prowadzenia ferm hodowlanych zwierząt futerkowych. Jest to pretekst do nacisku na polskie władze prowadzonego przez organizacje, moim zdaniem, pseudoekologiczne, bo nie mamy tu do czynienia z rzeczywistymi obrońcami praw zwierząt i przyrody. Za inicjatywą stoi to samo lobby, które przymierza do inicjatywą czeską, które przymierza się do ofensywy w Polsce i moim zdaniem ta inicjatywa za naszą południową granicą miała na celu między innymi, jeśli nie przede wszystkim, wykorzystanie jej następnie jako, jak powiedziałem, elementu presji na nasze władze, ale żeby nie być gołosłownym, bo ja tę branżę w ostatnich miesiącach dość precyzyjnie zbadałem. W całym kraju, w Czechach, jest tych ferm raptem 9. Produkują one rocznie 20 tysięcy skór norek i 500 skór lisów. To jest mniej niż wytwarza co najwyżej jedna średniej wielkości polska ferma. Samo to już pozwala mieć wątpliwości co do prawdziwych intencji inicjatorów tego projektu. Jakoś też w mediach głównego nurtu nie przebija się informacja, że zaledwie kilka tygodni temu parlament estoński z kolei już w pierwszym czytaniu odrzucił podobny projekt zakazujący hodowli zwierząt na futra. Ale nie miejmy złudzeń. Międzynarodowe organizacje ekologiczne, a właściwie pseudoekologiczne, zagięły na polskich rolników. Parol, mówiąc kolokwialnie, im nie odpuszczą, bo gra idzie o pieniądze, ale przede wszystkim gra idzie o fundamentalne wartości. Ale po kolei, jeśli chodzi o pieniądze, prawie 100% polskich futer trafia na eksport. Najpierw do 4 domów aukcyjnych, bo tak ten rynek na skalę globalną jest zorganizowany, czyli do Kanady, Irlandii, USA i Danii. W danych kursu znajdziemy właśnie te kierunki eksportu polskich futer. Potem na inne rynki, na cały świat, między innymi do Chin. Jest to jeden z naszych hitów eksportowych w handlu z tym krajem. My jesteśmy trzecim co do wielkości producentem futer na świecie. A więc delegalizacja tej branży w naszym kraju spowodowałoby przejęcie z trudem, naprawdę z wielkim trudem zdobytej dużej części globalnego rynku przez obcą konkurencję, zwłaszcza z Niemiec, Danii, Słowacji, Ukrainy i Rosji. Bo to Rosja po embargu nałożonego na nią wiosną roku 2014, po aneksji Krymu, rozwija u siebie bardzo dynamicznie hodowlę zwierząt na mięso, między innymi drobiu. A tak się składa, że właśnie zwierzęta futerkowe są najbardziej ekonomicznymi utylizatorami odpadów produkcji ubocznej z tych hodowli, między innymi z hodowli drobiu, także z przetwórstwa ryb i innych tego rodzaju działań. Wracając do Polski, polskie hodowle dają zarobić bezpośrednio i pośrednio około 50 tysiącom polskich rodzin. Wpływy do budżetu z tytułu tej działalności sięgają 1,5 miliarda złotych. W niektórych częściach kraju, jak w południowej Wielkopolsce, czy w części województwa zachodniopomorskiego, gdzie rolnictwo dopiero indywidualnie rozwija się od początku lat 90., przecież bo wcześniej dominowały tam węgiery, w tych rejonach kraju hodowla zwierząt futerkowych jest jedną z podstaw lokalnego rolnictwa. Ale naprawdę ciekawe dane znajdziemy w statystykach Ministerstwa Rolnictwa. Tam można wyczytać między innymi, że sama norka amerykańska w 2015 roku, ostatnim roku objętym badaniami, których wyniki są już dziś dostępne, zutylizowała około 400 tysięcy ton odpadów z produkcji zwierzęcej i 300 tysięcy ton odpadów z przetwórstwa rybnego. Polega to na tym, że hodowcy zwierząt futerkowych płacą za możliwość odbioru drobiarzom czy przetwórcom rybnym odpadów, które następnie przerabiają na paszę dla swoich, nazwijmy to, podopiecznych. I wszyscy łącznie z konsumentami, bo dzięki temu cena drobiu na rynku detalicznym, a także hurtowym jest niższa, są zadowoleni. Powiedziałem prawie wszyscy, bo są tacy, którzy mają ambicje model biznesowy, który opisałem, odwrócić i sami wystawiać producentom drobiu czy przetwórcom ryb faktury, uzyskiwać od nich płatności. Mówię o branży utylizacyjnej, która w około 85% jest u nas zdominowana przez kapitał niemiecki. I dochodzimy znowu do drobu wiodącego nas za granicę. Proszę sobie wyobrazić, że w 2014 roku na jednej z ferm w województwie wielkopolskim, ferm zwierząt futerkowych, dokonano zmniejszeń na kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zrobiono
dziury w płocie, wypuszczono część zwierząt, to wszystko zrejmowano. Na szczęście refleksem wykazała się nasza policja, zatrzymała sprawców. Okazało się, że byli to aktywiści z jednej z bardziej radykalnych organizacji ekologicznych, ale z Niemiec, bez wyjątku byli to obywatele Niemiec, a towarzyszyli im i filmowali całe zdarzenie, które miało być dowodem tego, w jakich warunkach i nieszczęsnych przede wszystkim przetrzymywane są polskie zwierzęta futerkowe. Towarzyszyli im dziennikarze, uwaga, tygodnika Die Welt. Czy rzeczywiście zwierzętom dzieje się tak źle na fermach? Na logikę proszę zwrócić uwagę, gdyby te zwierzęta hodowane były w złych albo bardzo złych, jak są pseudoekolodzy, warunkach, to także złej albo bardzo złej jakości byłoby ich futro. Dobrostan tych zwierząt leży w najlepszym interesie ich hodowców. To potwierdzają także kontrolerzy ferm, bo tych instytucji państwowych, które kontrolę na fermach przeprowadzają, jest całe mnóstwo, począwszy od inspekcji weterynaryjnej, przez inspekcję ochrony środowiska, inspekcję budowlaną, aż wreszcie po najwyższą kontroli, która w swoim raporcie z 2014 roku wykazała jednoznacznie, że sytuacja zwierząt w Polsce na fermach jest dobra i wciąż się poprawia. Zresztą, gdyby tak zwanym zielonym słowie zależało rzeczywiście na środowisku naturalnym i dobrostanie zwierząt, to już dawno powinniśmy zauważyć, że hodowla norek, jenotów czy innych zwierząt futerkowych nie tylko środowisku naturalnym nie zagraża, ale ma istotny udział w jego ochronie, bo jak powiedziałem, po pierwsze zwierzęta te żywią się odpadami w hodowli zwierząt, po drugie futra ekologiczne rozkładają się i przestają być używane znacznie szybciej i znacznie bardziej po prostu ekologiczny, naturalny sposób niż futra sztuczne, które produkowane są z pochodni ropy naftowej i rozkładają się przez długie setki lat. Dlaczego wobec tego hodowla zwierząt futerkowych tak drażni naszą zagraniczną konkurencję, oprócz tego, że odebraliśmy część globalnego rynku? A przede wszystkim ta hodowla zwierząt futerkowych pokazuje, jest to jeden z przykładów na to, że Polacy potrafią sami na siebie zapracować, sprzedać swój towar za granicą i jeszcze uczciwie rozliczyć się z fiskusem, by tylko im nikt tak z zewnątrz, jak i z wewnątrz nie przeszkadzał. Proszę zwrócić uwagę, hodowla zwierząt futerkowych jest to jedna z nielicznych gałęzi naszego rolnictwa, która znakomicie rozwija się, także w tym wymiarze handlu międzynarodowego, bez jednego euro, a nawet eurocenta dotacji z Unii Europejskiej. Zresztą gałęzi polskiego rolnictwa, które się ostatnio rozwijają, ale to temat na osobną dyskusję, jest więcej, że wspomnę wołowinę, drób czy jajka. Argument mówiący o tym, że coraz więcej krajów w Europie i na świecie zakazuje hodowli zwierząt futerkowych, jest też nie do końca trafiony. Zakazują jej przede wszystkim ci, którzy jej po prostu u siebie nie mają lub mają w tak śladowej ilości, jak wspomniani na początku naszej rozmowy Czesi, a więc żeby nie być gołosłownym, w Europie zwierzęta futerkowe bez przeszkód hodować mogą Szwajcarzy, Belgowie, Francuzi, Hiszpanie czy Włosi. Wszystko to narody i społeczeństwa znacznie od nas bogatsze. W innych częściach świata robią to Amerykanie przede wszystkim, Kanadyjczycy i Nowozelandczycy. Ba, nawet tak wrażliwe na prawa zwierząt narody skandynawskie, jak Tuńczycy dla przykładu, produkują dwa razy więcej skór norek od nas, choć są od Polski krajem siedmiokrotnie mniejszym. Tak w wymiarze terytorium, powierzchni kraju, jak i ludności. Myślę, że polskie rolnictwo z hodowlą zwierząt futerkowych na czele, a raczej na początku, wkrótce niestety stanie się obiektem ataku pseudoekologów, a nawet tak zwanych ekoterrorystów. Znamy to z branży budowlanej, znamy to z górnictwa, znają to myśliwi, znają to inne branże i grupy społeczne, które przez działanie organizacji już zostały wcześniej dotknięte. I schemat jest za każdym razem ten sam. Też proszę na to zwrócić swoją uwagę. Najpierw czarny PR, potem szantaż, następnie lobbying,
i wreszcie Haracz, którym też już kilka razy przylot przy różnego rodzaju inwestycjach w Polsce mieliśmy wcześniej do czynienia. Środowiska lewicowo-liberalne, finansowujące jednego dnia, domagają się prawa do zabijania nienarodzonych, do zabijania starych czy chorych, a drugiego dnia protestują przeciw nieludzkiemu numer omen traktowaniu zwierząt. Czy to jest paradoks? Owszem, tak, ale jest zaplanowany, wydaje mi się, bo przewartościowanie zasad etycznych, w tym humanizacja przyrody i dehumanizacja, a nawet animalizacja człowieka, to jest ważny element budowy nowego świata. Mówiąc wprost, jest to element ideologii New Age. Przeciw staremu punkowi na naszych oczach toczy się wojna. To jest jeden z odcinków tego frontu. A wojna ta jest, no, co prawda niewypowiedziana i zwykle cicha, obliczona na dekady albo i wieki, ale jednak przerażająco groźna. To jest, proszę ojca i słuchaczy, wojna o umysł i duszę. To jest po prostu wojna między dobrym i złem. Właśnie kolejna osłona też, że tutaj nawet taką rzeczywistością jak zwierzęta futerkowe ci terroryści ekologiczni się chcą posługiwać. No, można powiedzieć, jesteśmy na granicy pewnych absurdów takich, że mówiąc potocznie się w głowie nie mieszczą. Myślę, że właśnie ludzie typu pan doktor, intelektualiści, ekonomiści, ale tego pokroju, prawda, racjonalnego będą nam te sprawy prostować, tłumaczyć i przestrzegać tych, którzy tworzą prawo, bo to jest bardzo ważne, żeby nie tworzyć śmiesznego, głupiego prawa, mówiąc kolokwialnie także, prawda? Myślę, że poza ludźmi, którzy w tym zakazie ewentualnie widzą swój własny interes, mam na myśli zagraniczną konkurencję naszych rolników, oprócz tych, którzy kierują się w swoim działaniu chorą ideologią, jest jeszcze cała rzesza poczciwych, ale naiwnych osób, które dają się zwieść tej ideologii, nabrać na piękne hasła obrony praw zwierząt i środowiska naturalnego, którzy debatowali przykładami patologii, która ma miejsce w każdej branży, po prostu stają po niewłaściwej stronie. Dlatego ważne, żebyśmy tłumaczyli, jak jest naprawdę. Dziękuję bardzo za komentarz, panie doktorze, za przedstawienie tej sprawy. Bardzo ciekawie, sektor leśnictwa. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Doktor Maria Szołucha, Akademia Finansów i Biznesu w Pistule. Mówiliśmy na temat właśnie uchwały na razie w Czechach zakazu prowadzenia ferm hodowlanych zwierząt futerkowych. Dziękujemy za rozmowę, pozdrawiamy i za chwilę kolejny temat. Kolejnego wyroku, który został wydany w Wielkiej Brytanii przeciwko Polakom, którzy uprawiali tego typu właśnie procedur zastrzeżenia, zabierania dokumentów wszystkich kryminalnych służb. I tu jest absolutna zgoda tego, tego, że chcemy możemy dyskutować, czyli swoją kwestię. Jeszcze jeden temat, fragment konferencji prasowej dzisiaj w Warszawie odbyła się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji, Węgier. Tematem rozmów w Belwederze warszawskim jest m.in. podsumowanie działań polskiej prezydencji na tym właśnie spotkaniu Trójkąta Wyszehradzkiego Polska. Miała roczne przewodnictwo 1 lipca właśnie ubiegłego roku. I tutaj mamy teraz konferencję pana ministra MSWiA Mariusza Błaszczaka. Posłuchajmy. Panowie ministrowie, ja przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować za naszą współpracę. Polska przez ostatni rok sprawowała prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Kontynuowaliśmy te inicjatywy, które zostały podjęte za czasów czeskiej prezydencji. Rozmawialiśmy na temat kontynuacji naszych aktywności przez węgierską prezydencję, która już od 1 lipca nastąpi i byliśmy zgodni co do tego, że państwa Grupy Wyszehradzkiej mówią jednym głosem. Głos nasz wspólny jest doskonale słyszany w Unii Europejskiej i tak jak stwierdziliśmy wspólnie, jest to głos rozsądku. Jest to głos rozsądku. Pogodzi się zapoznać naszym
Nie godzi się zatrudniać sprawy. Przeciwdziałać największemu wyzwaniu, jakie stanęło przed Unią Europejską, największemu problemowi, jaki trawi Unię Europejską, a więc kryzysowi migracyjnego. Nasze stanowisko jest spójne, jest jednolite. Uważamy, że metody relokacji przyciągają kolejne fale emigracji do Europy, że są nieskuteczne. Zresztą widać po tym, jak jest wypełniana decyzja z końca 2015 roku o relokacji, czyli o rozdziale 160 tysięcy uchodźców do innych państw Unii Europejskiej, do innych niż te, do których ci ludzie przybyli. Do innych niż te, do których ci ludzie chcieli przybyć. Oczywiście też mamy świadomość tego, że Komisja Europejska przedstawia różne groźby w stosunku do nas, ale jesteśmy solidarni. Uważamy, że Komisja Europejska nie ma racji. Uważamy, że te zapowiedzi dotyczące ukarania państw z Grupy Wyszehradzkiej są bezpodstawne. Uważamy, że polityka bezpieczeństwa jest polityką europejską, a my stoimy na straży bezpieczeństwa naszych państw. Ja na straży bezpieczeństwa Polski, moi koledzy, panowie ministrowie, na straży bezpieczeństwa swoich krajów. Dziś rozmawialiśmy również o przyszłej współpracy. Omówiliśmy funkcjonowanie mechanizmu działania, który uzgodniliśmy, a więc mechanizmu, który nazwaliśmy migracyjnym mechanizmem kryzysowym. To jest koordynacja naszych wysiłków w sprawie pomocy tym, którzy są uchodźcami poza granicami Unii Europejskiej. Uważamy, że taka pomoc jest bardziej efektywna, że jest bardziej skuteczna niż przyjmowanie tych ludzi do Unii Europejskiej. I przedstawiliśmy także wspólną deklarację, która jest dostępna dla państwa, wspólne przedsięwzięcie. Otóż uważamy, że sprawę relokacji powinna omówić i decyzję w tej sprawie powinna podjąć Rada Europejska, a nie Rada Unii Europejskiej. W związku z tym uzgodniliśmy tekst, wspólny tekst, jaki przedłożymy my, ministrowie spraw wewnętrznych państw Grupy Wyszehradzkiej, szefom rządów naszych państw. Będzie to wystąpienie do Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej. Wystąpienie bardzo mocno uzasadnione, dotyczące tego, że w sprawie relokacji stanowisko powinno być podejmowane przez Radę Europejską, a więc powinno być podejmowane jednomyślnie. W sprawie tak ważnej, która dotyczy bezpieczeństwa naszych państw, nie może decydować większość. W tak ważnej sprawie decyzje muszą być podejmowane jednomyślnie. Dziękuję. To była konferencja pana ministra Mariusza Błaszczaka. Przypomnij, w Warszawie odbyło się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. I praca ma właśnie służyć temu rozwojowi, tak? No i teraz rozkładając na tym cyklecie, chyba wszyscy zgodnie z rozumieniem, że tego na przykład kształcenie, doskonalenie swojej wydajności, tak? Ale i tutaj proszę zwrócić uwagę również na to, że jest to również pewien dochód. A w tym elemencie dochodu pojawia się na przykład czas na odpoczynek, tak? Na życie z rodziną, czyli jakby starsza, rozumiem, to jest koniec opłacenia służby. No i właśnie, czy w naszych warunkach, to co moje pytanie jest, Drodzy Państwo, i kolejny temat. Właściwie to miałem takie pytanie dla siebie stosowałem, czy telefonować mnie za profesora, czy nie, bo z drugiej strony wiem, że ksiądz profesor jest etykiem, więc mówię tu o księży profesorze Pawle Brudkiewiczu, znanym naszym słuchaczom tutaj felietoniście, nie tylko, a z drugiej strony może trochę krępujące pytać się i ocenę tych wydarzeń nagranych na taśmach już sławnych, które te Info przedstawia, czy ostatniej nocy przedstawiał były 4 godziny, miałem nocny dyżur, więc mogę końcówkę jeszcze
śledzić, ale pomyślałem się, że może warto, bo nawet chciałbym się zwrócić trochę za profesora jako do etyka, który człowieka, który ocenia zachowania ludzi, zachowania ich emocjonalne nie tylko, ale również ich stan, że tak powiem, świadomości, chociaż trudno mówić o świadomości, jeżeli się siedzi właśnie gdzieś tam, prawda, przy stole zakrapianym i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo serdecznie witam księdza profesora na antenie Radia Maryja, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. No i proszę o ocenę taką, no, trochę jakby śmieję się przez łzy, etyczną, no bo tu z jednej strony mamy ludzi, można powiedzieć, postawionych na wysokich stanowiskach, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, najważniejszych ludzi w państwie, tych, którzy dzielą, że tak powiem, urzędy, dzielą decyzje i tak dalej, a z drugiej strony takie zachowanie, taki język. Bardzo proszę o komentarz, księdza profesora. To jest oczywiście komentarz w pewnym sensie trudny, bo on dotyka spraw bolesnych, dotyka ludzi, którzy powinni stanowić elitę naszego państwa. Tak jak ojciec wspomniał, w rozmowach tych uczestniczyli m.in. minister skarbu, uczestniczył generał Boru, uczestniczyli biznesmeni, uczestniczyli poważni politycy, sekretarz partii rządzącej wówczas krajem, a więc ludzie bardzo prominentni, dzwonili ministrowie, włączali się w rozmowę osoby, których tożsamości do końca nie znamy, ale wiemy, że byli właśnie prominentnymi przedstawicielami tak zwanej elity politycznej tamtego czasu. I to, co uderza, to myślę, że dwie czy trzy sprawy. No pierwsza sprawa, zaczynając może od rzeczy najmniej istotnych, chociaż bardzo zauważalnych, to kwestia języka tych rozmów. Wiele już na ten temat powiedziano, ale no powiedzmy sobie najkrócej, że jest to język urągający wszelkim standardom jakiejś komunikacji ludzi kulturalnych, ludzi, którzy powinni czuć się odpowiedzialni za swoje słowa. Druga sprawa, także bardzo istotna, no to pewien poziom intelektualny tych ludzi. Ja rozumiem, że nie każde spotkanie w restauracji musi dotyczyć, nie wiem, dyskusji na temat najnowszych nurtów w sztuce, czy powiedzmy oceny przedstawień teatralnych, czy też nawet jakichś wydarzeń sportowych. No niemniej jednak poziom formułowania tych zdań, mówienia takimi, a nie innymi frazemami zdaniowymi, to wszystko no, obnaża jakąś niezwykłe ubóstwo intelektualne tych ludzi, którzy raz jeszcze przypomnę, nominalnie stanowili elitę polityczną rządzącą naszym krajem. No powiedzmy sobie, jeżeli z poprzedniego nagrania pamiętamy to słynne, chciałoby się powiedzieć językiem młodzieżowym, kultowe wręcz zdanie, że naród to coś tam i tam nie kupa. No to jeżeli tak ci ludzie oceniają naród, no to pytanie jest takie, jak naród mógłby ocenić właśnie tych ludzi, którzy formułują swoje opinie za pomocą takiego ubóstwa językowego i zarazem ubóstwa intelektualnego. Sprawa trzecia, no to jest sprawa najważniejsza, dotycząca tematu tych rozmów. Ojciec wspomniał tutaj o ocenie etycznej. Ja przypomnę, że każdy czyn ludzki oceniamy właściwie ze względu na takie trzy czynniki strukturalne, mianowicie podmiot, przedmiot i okoliczności. Najważniejszym spośród tych czynników jest przedmiot danego czynu, a więc to po prostu jego istota, jego treść, jego zawartość, to co stanowi cel tego działania podejmowanego. W tym wypadku tym celem to jest po prostu rozbijanie rzeczywistości, czy może rozbijanie, to jest mówiąc najkrócej gra o kasy i gra o tron. Mówiąc takim znowu językiem dzisiaj bardzo publicystycznym, bardzo popularnym, to nie jest rozmowa na temat polepszenia naprawy Rzeczypospolitej. To nie jest rozmowa na temat tego, jak poprawić kondycję społeczeństwa, jak co uczynić, żeby warunki życia w tym kraju były lepsze, żeby ludzie żyli godniej, żeby nie emigrowali z tego kraju. To są tematy wykluczone. Tu chodzi po prostu o grę, o kasę i o tron, a więc o wpływy, o władzę, o własne pozycje i pozycje swoich bliskich. Jest to gra bezpardonowa, jest to gra, która właściwie jest zarazem walką.
walką w takim najbardziej klasycznym duchu marksistowskim, czego dowodem jest to też bardzo słynne już w tej chwili słowo ostatnich, które zrobiło ogromne wrażenie, mianowicie zniszczyć media, które stanowią na pewien wyraz, można powiedzieć, sumienia publicznego, które próbuje przypomnieć właśnie politykom, jaka jest ich rola, gdzie jest ich miejsce, co oni powinni robić. Okazuje się, że takie media trzeba zniszczyć, czyli po prostu trzeba zabić to sumienie narodowe, które próbuje, czy sumienie społeczne, które próbuje jeszcze jakoś przemówić. No niestety te rozmowy wystawiają jak najgorszą opinię uczestnikom ich biorących udział, ale one wystawiają też, powiedziałbym szerzej, bardzo negatywną opinię pewnym klasom politycznym, które absolutnie nie powinny nigdy więcej mieć udziału w rządzeniu naszym państwem. No właśnie, no i też delikatnie mówiąc, no, a to też trzeba dotknąć, no musimy to powiedzieć, bo pewno, że może o duży społecznym nie jest ładnie, jak na przykład duchowny ocenia duchownego, ale tutaj też no, szału nie było, prawda, jeśli chodzi o też język obecnego tam księdza. Tak, no niestety tak i właśnie no, też chcę zwrócić uwagę, że to z jednej strony jest kwestia języka, ale to jest też kwestia no, myślenia i też pewnego bezpośredniego zaangażowania zarówno w sferę decyzyjną. No przypomnę tylko, że ten człowiek obsadza na przykład dyrektorstwo Tauronu w Małopolsce, że ten człowiek jednocześnie no, przez jakiś czas, kilka lat wcześniej był właśnie w Radzie Nadzorczej. To są sytuacje, które absolutnie nie licują z godnością kapłańską, wszystkim z misją kapłana. I tutaj, no myślę, że warto zwrócić uwagę, to nie są szczegóły, ale to są elementy, które po prostu określają jego pozycję, w związku z czym no po prostu trzeba na to zwrócić koniecznie uwagę, dlatego że, mówię, to nie są elementy jakieś uboczne, to są elementy, które określają tego człowieka i tutaj... No przełożeni na pewno wyciągną wnioski z tego, przełożeni wyciągną wnioski, a nam pozostaje no po prostu towarzyszenie, bo w takich sytuacjach ono jest niezwykle ważne, niezwykle konieczne. A jeszcze by to mówił jednak, profesorze, bo tam się dało takie coś wyczuć, że ci panowie, powiedzmy, obecni tam mieli świadomość, że mogą być nagrywani, że już tam były pewne próby, bo słyszy się tam w kuluarach, że jakieś tam była publikacja, że ktoś jakieś zdjęcia robił, że ktoś był już podłapany, a jednak z taką pewnością siebie, że jednak możemy tutaj śmiało po prostu rozmawiać, działać, bo jesteśmy tak jakby no pilnowani pod kloszem, jesteśmy albo no nietykalni. Myślę, że to było poczucie właśnie nietykalności, że to było absolutne poczucie nietykalności, no bo właściwie można powiedzieć, że w takich kategoriach ludzkich tym ludziom zdawało się, że dzierżą władzę absolutną i władzę po prostu wieczną wręcz. W takich kategoriach ich krótkiego myślenia, no bo zauważmy, przecież cała sfera zarządzania państwem była w ich rękach, cała sfera także biznesowo-gospodarcza była w ich rękach. Wydawało się, że tutaj no, pozycja jest zławiona, jest zniszczona właśnie, a jeżeli nie jest jeszcze zniszczona, to może być w każdej chwili zniszczona. Tylko my tutaj no, poczucie bezkarności sądy, przecież w ich rękach Trybunał Konstytucyjny, jak się później okazało, także został przecież przejęty w sposób bardzo gwałtowny w roku wyborów prezydenckich i parlamentarnych, kiedy właśnie wydawało się, że być może nastąpi jednak jakaś katastrofa i ci ludzie stracą swoje wpływy, no to wtedy się pojawiła po prostu ostatnia deska ratunku właśnie zdobyć Trybunał Konstytucyjny i zatrzymać właśnie tutaj pełnię władzy. Więc krótko mówiąc, po prostu było jakieś poczucie bezkarności, było poczucie no, stałości tej pozycji, którą ci ludzie osiągnęli. No i oczywiście było to poczucie bardzo iluzoryczne. Właśnie krótki komentarz, ale jeden z pierwszych komentarzy do tego, co działo się właśnie ze sławetnej już nieistniejącej restauracji, udzielił nam tego ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, etyk, moralista. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie z panem Bogiem. Proszę Państwa, i to ostatni temat naszej audycji, tej części aktualności dnia. Zapraszamy po godzinie 16.15 za chwilę serwis informacyjny w Radiu Maria. Nie ma problemu, że to jest
Halina Szymańska została nową szefową Kancelarii Prezydenta. Na tym stanowisku zastąpi Małgorzatę Sadurską. W Belwederze prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości podziękował minister Małgorzacie Sadurskiej za dotychczasową pracę i życzył dalszego rozwoju oraz sukcesów. W ubiegły czwartek poinformowano, że Sadurska złożyła rezygnację z funkcji szefowej Kancelarii Prezydenta. Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk podał, że jest ona kandydatką do zarządu PZU. Urodzona w 1959 roku w Żarach, Halina Szymańska z wykształcenia jest lekarzem weterynarii, absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończyła także podyplomowe studia z prawa administracyjnego i samorządowego oraz studia doktoranckie z nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Szczecińskim. Dotychczas pełniła funkcję wiceprezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Komisja Europejska w środę podejmie decyzję w sprawie wszczęcia procedury wobec krajów, które nie przyjmują uchodźców, poinformował o tym rzecznik komisji. Wcześniej Reuters podał, powołując się na źródła unijne, że procedura zostanie wszczęta wobec Polski, Węgier, Gier oraz Czech. Polski rząd i prezydent nie zgadzają się na przymusową relokację uchodźców. Podobne stanowiska mają też władze węgierskie i czeskie. Kraje te pomagają finansowo ofiarom konfliktów, ale są za rozwiązywaniem problemu w miejscu, gdzie powstał, a nie rozszerzaniu go na państwa Europy. Urzędnicy brukselscy brną dalej w błędne decyzje podjęte w 2015 roku, mówi europoseł PiS-u Karol Karski. Komisja Europejska,